Znajdujemy się w Urzędzie Miasta Zakopane. Jest z nami wyjątkowa osoba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, pani Alicja Okulska. Pani Alicjo, chciałam zapytać, jakie działania prowadzi Miasto Zakopane w celu poprawy jakości powietrza? Już od wielu lat na terenie miasta są prowadzone programy wymiany pieców. Pomoc mieszkańcom w wymianie pieców. Finansujemy taką wymianę starych, przestarzałych źródeł na nowe, niskoemisyjne. I tak w ramach tych akcji udało się Urzędowi Miasta pozyskać programy w ramach RPO na wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Programy cieszą się dużym zainteresowaniem, na bieżąco są wymieniane piece. Od początku trwania jakby wszystkich programów wymieniliśmy ponad 600 źródeł ogrzewania przestarzałych. Jakie dokładnie akcje oprócz wymiany pieców jeszcze Miasto Zakopane robi w celu właśnie redukcji zapylenia powietrza? Mamy bardzo dużo różnych programów. Między innymi wprowadzony został cała linia autobusowa, która przekłada się na zmniejszenie ruchu samochodów w mieście, zwłaszcza mieszkańców. I to są te nowe samochody. To są te nowe autobusy. Dodatkowo będzie ogłoszony lub jest już ogłoszony przetarg na autobusy elektryczne. Wprowadzamy łąki kwietne. W tych miejscach mamy dużą bioróżnorodność gatunkową, zarówno roślin, jak i zwierząt, ponieważ owady zapylające tam sobie przylatują. No taka duża masa roślinna też powstrzymuje zapylenie, prawda? No, tak. Ona wychwytuje również te zanieczyszczenia. I jeszcze kojarzę, ponieważ sama mieszkam w mieście i czasami sama jestem tą osobą, która zgłasza do Straży Miejskiej. Straż Miejska dosyć licznie kontroluje, tak, prawda? Tak, mamy podpisaną umowę z instytutem akredytowanym, który robi nam badania. We wszystkich sytuacjach, w których mieszkańcy zgłoszą lub sami widzimy jakieś nieprawidłowości, Straż Miejska podejmuje kontrolę, pobiera próbki pobiorów, następnie te próbki są wysyłane do laboratorium i no i w ślad za tym później już jest jakaś egzekucja sądowa. Tak, ponieważ no, palenie śmieci to jest wykroczenie, można dostać za to mandat. Więc tak, jak kogoś się przyłapie na tym, że pali śmieci, tak. No to niestety są potem duże nieprzyjemności. No, trzeba tak robić, bo inaczej myślę, że tego problemu nie da się skończyć. Tak. Ale dążymy do tego, żeby było czysto, żebyśmy żyli w czystym, zdrowym powietrzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.